Wizyta Andzi. Mózg mi się gotuje. Nie da się normalnie myśleć w taki upał. Babcia ma zaraz urodziny, a ja nie pamiętam, co miałam jej dać w prezencie. Marzę o chłodnym wietrzyku. No, tak jest o wiele lepiej. Prezent? Tak, czuję, że pamięć mi wraca. To było... O, mam to na koniuszku języka. Maciejasz? Dobry pomysł, ale to był... wentylator. Co? To zły prezent? Noga butyfa. Tak, masz rację. To musi być coś, co ją zakręci. Hej, a co powiesz na to? Tylko nie wygadaj się przed babcią. Przysięgasz się? A czy tak? A dlaczego w upał jest zawsze najwięcej pracy? Witaj, Juna. Dzień dobry. Jest coś do mnie? Nie, mam list dla Stitcha. Perfumowany? Budzimo! Mnie też przydałyby się perfumy. Od kogo ten list? Andzia. Przyjeżdża. A potem damy je mojej babci na urodziny. I Stitch i ja chcemy je zrobić sami. Mają być super oryginalne. Pompo, możesz nam pomóc? Oczywiście, dla was wszystko. Andzia przyjeżdża z wizytą. Babu Dzibu. Stitch! Nie napisała, kiedy przyjedzie. Może za tydzień, może za miesiąc. Smutek. Hej, Stitch, co się stało? Zaczekaj! Dokąd idziesz? Do Budzibu! Andzia! Cały świat rozrywki zamarł, kiedy rozeszły się wieści o zniknięciu śpiewającej sensacji sezonu, kosmitki Andzi, której hit Akuta Kimito wdarł się na szczyty list przebojów przy okazji światowego turnę gwiazdy. Bucia! Budzibu! Do Budzibu! Eksperyment 624, rzucając tłumy fanów dla 626. Stitch wygląda na bardzo szczęśliwego. Jumba, ją też stworzyłeś w swoim laboratorium razem ze Stitchem? Tak jak inne eksperymenty, ale jej dodając mniejszą smrodliwość. Na imię ma Andzia i jest dziewczyną potworka. Dziewczyną? Nigdy o niej nie mówił. Ma dość ograniczone słownictwo. Nie martwić, ona nie taka niewinność jak ty. Śpiew 624 doprowadza eksperymenty do szaloności. Ale 626 na jej śpiew odporny. Nawet odwrotnie, serum miłosne. O, powinnam się przywitać. Cześć, Andzia, jestem Juna, przyjaciółka Stitcha. On na pewno ci już o mnie wszystko powiedział. O! Budzibu? Juna, to paskuda? Juna Tlaka, Andzia Butyfa. No ładnie. Zazdrosność pokazuje rogi. Dziewczynka zazdrosna o 624, bo nagle stając się numer 2. Eksperyment 624 zazdrosna o Junę, bo 626 mając nową przyjaciółkę. Trójkąt miłosny, cóż za idealne połączenie. Romans i geometria. Juna? Maka Higawa. Przychodzić to często z Juną. Magiczny kamień. Juna, ona była tu przede mną? Miganala Quista? To Budzibu, naga Juna. Naga, naga, naga! Niebywałość. 626 obiektem zazdrości międzygatunkowej. Ma to po dżambie. Dziewczyny, błagam, przecież Stitch się nie rozerwie. Lubi was obie. Nie płacz, Andziu, nie musisz być o mnie zazdrosna. Ja i Stitch jesteśmy tylko przyjaciółmi, naprawdę. Mam nadzieję, że się nie przeziębiłaś. Proszę, ma dużo witaminy C. Mniam! Witaj w domu. Jesteś dziewczyną Stitcha, więc dotyczy cię i Chariba Chodej. Kozenie! Jesteś mile widziana, a teraz jedzcie. Ale pyszności! Hanyca! Dokładka!
Proszę bardzo. Kabaliki! Karate! Karate? Chcesz się nauczyć? A teraz zasady naszego dojo. Pierwsza? Zawsze bronić słabszych! Druga? Kochać wszystkich, nawet śmierdzieli! I trzecia? Liczaj na ciebie! Bardzo dobrze. A teraz przedstawię nowego ucznia. Andzia! Cześć! Witaj w naszym dojo! Uga taba! Kaba ik! Naga chiba! Iki, iki! Andziu, dokąd idziesz? Agabata! Co to jest? Przefajne! Biały zawsze był do bani. O, zaraz, zaraz! To nie jest jakiś pokaz mody! My się tutaj uczymy karate! Kishimiges? Karate to ciężka praca! Uczymy się, jak kontrolować swoje ciało i umysł! Andziu, posłuchaj! Kiepsko nam idzie z tą przyjaźnią. Od chwili niespodziewanego zniknięcia śpiewającej kosmitki Andzi minęło kilka dni. Ostatnio widziano ją na jachcie, więc obawiamy się najgorszego. Może być rozbitkiem na bezludnej wyspie, głodna, wyczerpana, a może po prostu wyłączyła komórkę. Współpracownicy wokalistki mówią, że gwiazda czuła się samotna, straciła apetyt i męczył ją stres związany z koncertowaniem. Jej przyjaciele twierdzą, że obawiała się utraty głosu z przemęczenia i potrzebowała naładować akumulatory. Tak to zrozumiałem, mówi jej przyjaciel, bo brzmiało to bardziej jak gaba ik iki iki, rzesze fanów czekają na powrót swojej ulubienicy. Nasze auto? Co? O, nie każdemu do twarzy w poprzecznych prążkach i muszce. Pierwsza miłość, czy ja słyszę weselne dzwony? Dżamba poprowadzi ślubną ceremonię. Uwielbiam śluby. Przysięgi, obrączki, zaproszeni z grzeczności krewni. I miłość, łezka mi się wokół kręci. Stitch, nareszcie! Musimy pogadać o prezencie na urodziny babci. Co się stało, Juna? Twój niebieski chłopak cię olewa. Spadaj! Ty i Stitch byliście cały czas jak papuszki nierozłączki, dopóki nie przyjechała śpiewająca kosmitka. Jak to jest być drugą? To nie wyścig, Kenny! Stitch jest moim przyjacielem! Chyba. Zaczekaj, Stitch! Hej, Juna. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś. Obiecałeś, że pogadamy o prezencie dla babci, jak wrócę ze szkoły. Ups. Nie szkodzi, pogadajmy teraz. Andziu, może przyłączysz się do nas, pomożesz nam? W skrócie, chodzi o to, że chcemy własnoręcznie zrobić prezent urodzinowy dla babci. Postanowiliśmy zrobić dzwonki. Na wietrze wydają przepiękne dźwięki. Mój kolega Tombo powiedział, że mamy je zaprojektować, a on pomoże nam zrobić elementy ze szkła. Potifa. No, cima. Spróbujmy teraz popracować nad projektem. Może każdy z nas coś narysuje. A kata? Tak, ha? Okej. I gala, go! Podoba ci się? A co powiecie na to? To ja! Ha? Dzika! Hej, co Andzia powiedziała o moim rysunku? Katastrofa! No dobra, Andziu, jeśli jesteś taka mądra, pokaż swój! Agabata! Ha? Butifa! Przecież to kompletnie bez sensu! Niby po co babci twój portret? Kisza! Abaduka! Andza! Ale egoistka! Te budzibo! Halo! Tombo? Idę! Cześć, jesteś sama? A gdzie Stitch? Nie miał wolnych terminów. Ach!
ciągle robię ten sam błąd. Bo to nie jest łatwe. Jeszcze raz. Tak, może się uda. Przykro mi, Yuna. Wiem, że bardzo chciałaś się uczyć tego ze Stitchem. Już w domu. Zniknęłaś na długo. Gdzie byłaś? Nigdzie. Sensei Yuna, co z niebiesko-różową parą futrzaków? Nieważne! Barabara! Miga! Naga kolista! Naga z mamą! Arumba, Stitcha, Nigita, Aputuka! Co? 626? Maka, maka, Sasa! Wow! To wytrzyma! Zabruda się! Nie! Pogasił światło! Nic nie widzę! Stitch, przestań! Co się z tobą dzieje? To znowu ty! Samantha! Tchórz! Stitch, stój! Gdzie żeś weszł? Uspokój się, Stitch! A to ta kalakrusta! Miłość bywa bolesna. W tym przypadku. Dlaczego Stitch tak się wściekł? Zły geniusz, znajdując przyczynę w śpiewaniu 624. Jej pieśń przypadkiem wprawiając w złość 626. Yuna? Od kiedy tu jesteś, moje życie stało się koszmarem. To wszystko przez ciebie. Oby termometr się nie stopił. 450 stopni. Norma. Jak Jamba odwróci śpiewanie 624, 626 powinien się naprawić. Potem Jamba, analizując dane. Jestem głodny. Jamba, miałeś rację. Stitch znowu jest sobą. Nareszcie. Wykreśność mówi, że Stitch ma odporność na głos, ale nie na samą pieśń śpiewaną przez kogoś innego. Widać infekcja zmieniając jej głos. O co? Czyli chcesz powiedzieć, że nie zauważyłaś, że Andzia jest chora? Czy może byłaś zaślepiona przez zazdrość? Yuna! Babcia! Jesteś smutna? Co się stało? Yuna,
Nie wiesz, gdzie może być Andzia? Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Jej rzeczy też zniknęły. Zostawiła ten liścik, ale nic nie rozumiem. Stitch, przeczytasz nam? Elsa, żegnajcie. Wyjechała tak nagle? Juna! Tombo, nie wiesz, gdzie jest Andzia? Nie mam pojęcia. Andzia! Andzia! Gdzie jesteś? A Kata, ty podzibu! Andzia? Papa? Kidzimona! Aha, te podzibo! Chciała opuścić wyspę, ale po drodze dostała wysokiej gorączki. Powiedziała, że nie może wrócić do domu babci, bo Juna jej nie lubi, więc zabrałem ją do siebie. Andzia. Jak się czujesz? Lepiej? Wypij. To gorąca herbata z miodem. Pomoże ci na chore gardło. Dziugaba. Andzia mówi dziękuję. Już my wygonimy z ciebie to choróbsko. Będziesz tu miała prywatny szpital. Kiedy odwiedziny? Spokojnie, Stitch. Możesz przychodzić, kiedy chcesz. I to bez przepustki. Andziu, czemu wyjechałaś? Czy to było... czy to przeze mnie? Przepraszam, byłam zazdrosna. Teraz wiem, co czuł Stitch, gdy Lilo znalazła chłopaka. Tęskniłam za przyjacielem, dlatego byłam na ciebie zła. Ohana! No, Andziu, co ty na to? Ja myślę, że obie byłyśmy zazdrosne. To, że obie przyjaźnimy się ze Stitchem, nie znaczy, że nie możemy zostać przyjaciółkami. Ja przepraszam, Juna. Juna, Ohana! O, tak mi dzwon! Juna, Migo, taka i podoba. Babcia? Andzia pyta, czy może robić z Juną prezent dla babci. Jasne, że tak! Bardzo się cieszę, Andziu! Pomożesz nam, prawda, Stitch? A co Kaba? Oki, taka! Zrobimy nowy projekt, wszyscy razem. Taki bałaba! Zgoda, chociaż nie wiem na co. Wszystkiego najlepszego, babciu! Dziękuję wam bardzo. Ale cudo. No. Zrobiliśmy to wszyscy razem. A Tombo nam pomagał. To dzwonki Johana. Piękny, najwspanialszy prezent. Naprawdę musisz już wracać? Koncerty. To przyjedź, jak już będzie po wszystkim. Tęsknimy za tobą bardziej niż twoi fani. No, Andziu, jestem gotowa. Powinnaś mi dziękować. Ostatecznie zgodziłam się występować na twoich koncertach. W końcu, jeśli ty mogłaś zostać gwiazdą, ja będę jeszcze sławniejsza. Spójrzcie na mnie, z tą urodą jestem skazana na sukces. To podzibu na gamaba. A kaczmacha. Koniecznie przysyłaj pocztówki! Pa, pa, Andrzej.